przez ostatnie 100 lat odlewanie metalu w pracowni protetycznej przeszło ogromną ewolucję. Od wirówek szalkowych i łuku elektrycznego do automatów odlewniczych. Nie zmienia się natomiast zasada działania. Należy stopić metal i z możliwie dużą siłą wtłoczyć go do pierścienia. Najlepiej robią to odlewnie indukcyjne, urządzenia zaawansowane technologicznie, tym samym drogie. Dlatego przed ich zakupem warto obejrzeć ten odcinek TechDental TV. Przedstawimy w nim, jak działają i jak ich parametry wpływają na jakość odlewów. Zapraszam. Pod zespołem odpowiedzialnym za proces topienia w odlewni indukcyjnej jest generator wysokiej częstotliwości. W dużym uproszczeniu indukuje on pole elektromagnetyczne w cewce, wewnątrz której znajduje się tygiel z kostkami stopu. Pole pobudza elektrony metalu do drgań, powodując jego rozgrzewanie się aż do stopienia. Pierwsze generatory z układem rezonansowym lampy elektronowej i kondensatora wodnego były energochłonne i wymagały przyłączenia do trzyfazowej sieci 380 V. W XXI wieku inżynierom udało się opracować generatory półprzewodnikowe o wysokiej wydajności, które pobierają na tyle mało energii, że można je podłączyć do sieci 230 V. I tutaj powstaje pytanie. Czy każdą odlewnię indukcyjną można podłączyć do domowej instalacji 230 V? Odpowiedź brzmi nie, nie każdą i nie zawsze. Przed zakupem należy sprawdzić stan i grubość przewodów instalacji elektrycznej oraz standard bezpieczników. Jeżeli przewody będą zbyt cienkie i nieodpowiedniej jakości, nie dostarczą wymaganej ilości prądu do efektywnej pracy urządzenia. Jak to wygląda w praktyce? Zobaczymy na przykładach. Silvercast firmy Pidental i Rotocast firmy Roco przy mocy 2,5 kW pobierają zaledwie 10 A, więc zabezpieczenie 16 A wystarcza z dużym zapasem. Rytel pobiera 3,2 kW, a Fornax Bego nawet 3,5 kW, a to już są wartości graniczne dla standardowej instalacji domowej i bezpiecznika 16 A. WOP deklaruje moc 2,5 kW, ale jednocześnie wymaga stosowania zabezpieczenia na poziomie aż 20 A. Reasumując, im mniej prądu pobiera generator, tym mniejsze obciążenie instalacji elektrycznej i mniejsze ryzyko problemów. Starsze generatory wymagały manualnej regulacji mocy w zależności od masy stopu i jego rodzaju. Najnowsze konstrukcje automatycznie regulują natężenie pola indukcyjnego, dostosowując je do fazy topienia, co wpływa na optymalizację pracy odlewania. Tego typu systemy pracują na przykład w odlewniach Nautilus czy Rotocast. W odlewniach indukcyjnych w celu stopienia złota lub innych stopów z metali szlachetnych należy użyć wkładki grafitowej do tygla. Wkładka rozgrzewa się od pola elektromagnetycznego i oddaje ciepło topiąc złoto. Moc generatora określa maksymalny wsad. Najczęściej to około 100 g stali, ale zdarza się, że odlewnie topią tylko 60 g. Najważniejsze jest to, czy odlewnia stopi jedną kostkę, czyli 6 g. Okazuje się, że nie każda to potrafi i w efekcie na odlanie jednej korony trzeba zmarnować dwie kostki stali. Im sprawniejszy generator, tym szybciej stopi wsad. Standardowo 30 g topi się w około 60 sekund. Reasumując, ważne, aby odlewnia stopiła jedną kostkę, czyli 6 g, a czas topienia 5 kostek, czyli około 30 g, nie przekroczył minuty. Skoro już wiemy, jak stopić metal, pozostaje wlać go do formy za pomocą jednej z trzech metod. Ciśnieniowej, próżniowej albo odśrodkowej. Najprostsza jest metoda na kartofla, polegająca na roztopieniu metalu bezpośrednio na pierścieniu, a następnie wciśnięciu go przekrojonym ziemniakiem. Para wodna powstająca w wyniku rozgrzewania ziemniaka wtłacza metal do pierścienia. To oczywiście ciekawostka, ale jak widać działa. Różnice pomiędzy metodami odlewczymi są na tyle duże i interesujące, że przygotujemy na ten temat oddzielnego vloga. Dzisiaj zajmiemy się urządzeniami, które preferuje większość techników, czyli odlewniami odśrodkowymi. W odlewarkach odśrodkowych roztopiony metal jest wtłaczany do formy dzięki sile powstającej na końcu obracającego się ramienia. Im jest większa, tym większa jest moc, z jaką stop zostanie wtłoczony do formy, a tym samym lepszy odlew. Wartość siły odśrodkowej liczymy według poniższego wzoru, gdzie V to prędkość obracającego się ramienia, R długość ramienia od osi,
i M masa na końcu ramienia. Załóżmy, że nasz pierścień trójka ma 300 gram, czyli 30 kg, ramię naszej odlewni ma 25 cm, czyli 0,25 m i obracamy się z prędkością 450 obrotów na minutę, czyli 11,7 m na sekundę. Klikamy wynik i mamy 164,20, niemalże 7 N. Zmienimy trochę parametry. Pozostawiamy ten sam pierścień, czyli 0,3 kg. Pozostawimy też to samo ramię, 25 cm, czyli 0,25 m. Zwiększamy obroty do 500 obrotów na minutę, czyli 13 m na sekundę. Klikamy oblicz i powstaje wynik 202,8 N. Jest to o 25% więcej. Zobaczmy te parametry na przykładzie. Ducatron firmy Ugident wiruje z prędkością 450 obrotów na minutę, natomiast Rotocast firmy Roco czy Retocast firmy Rytel generują 500 obrotów na minutę. Uzyskujemy 25% więcej mocy. Ponieważ prawa fizyki są niepodważalne, to konkluzja jest jednoznaczna. Im ramię odlewni jest dłuższe i im szybciej się obraca, tym generuje większą siłę odśrodkową, a tym samym odlewnia jest skuteczniejsza. Na sprawność układu wirowania odlewni wpływ ma także moment obrotowy. Jest to parametr określający, jak szybko ramię wirówki wystartuje i wkręci się na obroty. To ważne, bo im szybciej metal znajdzie się w pierścieniu, tym jego lejność będzie lepsza i dokładniej wypełni formę. Jeżeli producent zaoszczędził na mocnym silniku lub zastosował napęd sprężynowy, musi złamać ramię wirówki. Łamane ramię jest niezbędne w przypadku wirówek sprężynowych, w których, aby zrekompensować niski moment obrotowy, należy już na starcie skierować metal do osi pierścienia. Napęd sprężynowy, a co za tym idzie łamane ramię, posiadają niektóre odlewnie Pidental czy Rytel. We wszystkich odlewniach indukcyjnych wyposażonych w mocne silniki, takich jak Fornax, Rotocast czy Ducatron, stosuje się ramię proste. Warto podkreślić, że najlepsze odlewnie potrafią wlać metal do pierścienia już w czasie jednej sekundy od momentu startu wirowania. To robi wrażenie. Każdy pierścień odlewniczy ma inną wagę i aby praca ramienia wirówki była stabilna, należy je wyważyć za pomocą przeciwwagi. Najprostszą metodą jest nagwintowany pręt, po którym przesuwa się odważnik ustawiony w odpowiednim położeniu do masy pierścienia. Jest to metoda uciążliwa, ponieważ każdy pierścień należy wyważyć tuż przed odlewem, więc albo forma stygnie, kiedy ustawiamy przeciwwagę, albo musimy pracować na raty. Wygrzać pierścień, wyjąć pieca, wyważyć ramię, znów wygrzać pierścień i kontynuować odlewanie. Za każdym nowym pierścieniem procedurę trzeba powtórzyć. Przykładowe odlewnie z przeciwwagą gwintowaną to LCCast 600, WOP i ELSA. Inną metodą jest regulowanie przeciwwagi za pomocą blokad, fabrycznie dostosowanych do różnych wielkości pierścienia. Technik jest wiele. Trapezowa blokada Fornax, magnetowy ciężarek w Rytel, ramię z otworami i bolcem i inne. Regulacja blokadami jest znacznie szybsza i nie wymaga przerywania procesu wygrzewania, jak ma to miejsce z ramieniem z gwintem, ale dzieli z nim jedną wadę. Otóż może się zdarzyć, że technik w ferworze pracy zapomni ustawić przeciwwagę do właściwego pierścienia. Po włączeniu takiego niewyważonego wirowania następuje armagedon w postaci skaczącej po pracowni odlewni. Zdarza się, że pierścień pęknie lub wypadnie z łoża. Zdarzają się też inne uszkodzenia. Remedium na ten problem jest wyważenie za pomocą koszy odpowiednio dociążonych do wielkości pierścienia. W efekcie przeciwwaga jest stała, a wymienia się kosz z łożem dostosowanym do wielkości pierścienia, więc ryzyko pomyłki nie istnieje. Przykładem odlewni z takim automatycznym wyważaniem są Rotocast firmy Roco, Ducatron firmy Ugidental czy Silvercast firmy Pidental. Na zakończenie tradycyjnie o serwisie. Każde, nawet najdroższe urządzenie może się zepsuć. Warto sprawdzić, jak naprawdę działa serwis z pominięciem szumnych deklaracji handlowców, którzy przy sprzedaży powiedzą wszystko, czego oczekuje klient. Dobrą metodą jest telefon incognito i zadanie kilku pytań przed zakupem. Jaka jest cena generatora? A z reguły jest wysoka, więc czy sprzedawca oferuje usługę jego naprawy?
Czy sprzedawca dysponuje częściami zamiennymi na składzie, czy trzeba na nie czekać i jak długo? Warto pamiętać, że awaria odlewni to zablokowanie pracy w laboratorium, więc warto sprawdzić, jak szybko można dokonać reparacji oraz czy są dostępne urządzenia zastępcze. Odlewnie indukcyjne to skomplikowane i drogie maszyny, powinny służyć wiele lat i dlatego przed zakupem warto dokonać rozsądnego wyboru. Zapraszam do obejrzenia kolejnych materiałów dostępnych na kanale Tech Dental TV oraz do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia!